Jest 11 kwietnia, wtorek w oktawie Wielkanocy. Wyobraź sobie, że ktoś z Twoich bliskich, przyjaciół, musi wyjechać na długo z ważnego powodu. Ty nie możesz pojechać, bo masz inne zadania. Każde z Was ma swoje zobowiązania. Zaczyna się tęsknota. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana i co jej powiedział. Maria Magdalena żyła w rzeczywistości, w której Jezus leży w grobie. Chciała jeszcze raz być blisko Jezusa, swojego Pana, Mistrza, Nauczyciela. Jej drodze do grobu towarzyszą łzy, emocje, może i lęk. Co towarzyszy Twoim pragnieniom? Twoim poszukiwaniom bliskości Jezusa w codzienności?
zaskoczeniem dla Marii Magdaleny było to, że grób był pusty. Tam nie było Jezusa. Odwróciła się od pustego grobu i skierowała ku światłu, ku wyjściu. Rozpoznała wtedy Jezusa, który zwrócił się do niej po imieniu, ale nie pozwala się jej zatrzymać. Zaprasza ją, wręcz nakazuje, by doświadczeniem Boga podzieliła się z innymi. Do czego Jezus zaprasza cię dzisiaj? Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zwróć uwagę, jak dużo się dzieje w tej scenie. Płacz, szukanie, objęcie, niewiele słów, pytania, odpowiedzi, dotyk. Bądź w tych gestach, które są ci teraz najbliższe. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana i co jej powiedział. Thank you.
możesz doświadczyć obecności Boga poprzez to, co dzieje się w twoim sercu. Niech trwa jeszcze chwilę to, co teraz przeżywasz. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.